złote łuki, trzy paski na dresie i czerwone ciężarówki, które jadą z piosenką Coraz bliżej święta. To elementy, które na stałe wpisały się w naszą popkulturę, czy tego chcemy, czy też nie. Podobnie jak jeden bardzo charakterystyczny dzwonek telefonu. Marka Nokia, choć dziś nie jest już tak popularna jak kiedyś, to jednak nadal istnieje w naszych głowach i to bardzo mocno wiąże się nam przede wszystkim właśnie z telefonami, z bardzo trwałymi często telefonami. Choć jak spojrzymy na historię, to nie tylko telefony tam są, bo na przykład także jest łosoś, jest także chociażby fabryka masy papierniczej, no i koniec końców gumiołki, kalosze. Bartek Grzankowski, telepolis.pl. Zapraszam Was na przygodę, na historię, na podróż przez historię marki Nokia. Zaczynamy! Historia ta zaczyna się od Frederika Idestama, fińskiego przedsiębiorcy, który postanowił założyć celulozownię, czyli taką fabrykę, która produkuje papier po prostu. I szło mu na tyle dobrze, że kilka lat później założył kolejną taką fabrykę, nie zgadniecie gdzie, w miejscowości Nokia w Finlandii. Tak naprawdę jest takie miejsce i spoiler, to właśnie od tego miejsca pochodzi nazwa całej marki. Ale Frederik nie działał sam, miał swojego znajomego, Leo Mekelina, znajomego z czasów studenckich, który razem z nim współpracował, był no, po prostu jego wspólnikiem w całym tym interesie. No i Leo troszeczkę miał inny pomysł, koniec końców na to wszystko. Postanowił, żeby jednak parł za tym, aby całość przesunąć trochę w stronę elektryczności. Frederik nie był za bardzo ku temu chętny, ale koniec końców Idestam poszedł na emeryturę, no a Leo dopiął swego, no i firma rozszerzyła swoją działalność także na część elektryczną. Tu w tym miejscu trzeba wspomnieć jeszcze o pierwszym logo, logo, które powstało właśnie w międzyczasie, w czasach Leo i Frederika. Logo, w którym znajdziemy łososia, łososia, który miał nawiązywać do przepływającej nieopodal rzeki, no i wygląda to dość specyficznie, jeżeli zwłaszcza przyłożymy sobie to aktualne, najnowsze logo i próbujemy znaleźć jakieś podobieństwa, no to ciężko będzie. Być może jednak nie rozmawialibyśmy w ogóle o Nokii, gdyby nie trzeci z tych muszkieterów, choć żyjący nieco później, czyli Ulrich Wilhelm Eduard Polon. Człowiek orkiestra, człowiek, który zarządzał swoim biznesem nawet na zesłaniu przez moment i na tyle sprytny, że stworzył klaster przemysłowy, połączył swoje zakłady gumowe produkujące właśnie kalosze, połączył z fabryką papieru i z tymi rzeczami, które zaplanował Leo Mekelin zajmującymi się elektrycznością. Więc powstał naprawdę solidny klaster przemysłowy, a całość odwołująca się do nazwy miejscowości, w której to wszystko działało, czyli Nokia, jako też takie słowo wskazujące na prawdziwe fińskie korzenie tego przemysłu, a w tamtych czasach to było bardzo, bardzo ważne. Ale nie samymi gumiokami Nokia żyła, jak było też wspomniane, była tam fabryka papieru. W 1912 powstała fińska fabryka kabli, która, no jak sama nazwa mówi, zajmowała się czym? Produkcją kabli. Żaden się nie spodziewał. Kabli do telegrafów i telefonów. W latach 60. całość łączy się nam właśnie w Nokia Corporation, czyli mamy te zakłady produkujące papier, fabrykę kabli, no i zakłady gumowe. Ważną częścią tej firmy był dział elektroniczny. I tak firma zajmowała się właśnie w ramach tego działu produkcją radioodbiorników dla wojska, ale także telewizorów. Poza tym warto wspomnieć już właśnie bezpośrednio o tym dziale telefonicznym. W latach 80. pojawił się pierwszy telefon tak naprawdę. Wtedy to była jeszcze pod marką Mobira. Mobira Senator, telefon mobilny, moglibyśmy powiedzieć, telefon do samochodu. Telefon, który no naprawdę sporo ważył, był wielkim po prostu klocem. W 84. powstaje kolejna Mobira, Mobira Talkman NMT450. O, raptem walizeczka ważąca nieco ponad 2 kg, więc co to za problem? 3 lata później sama już słuchawka, czyli Mobira Cityman 900. I to są w zasadzie zapowiedzi rewolucji, która czai się tuż za rogiem. Thank you.
1987 roku wchodzi standard europejski GSM, w którym swoje palce macza też Nokia. Z kolei 6 lat później, w 1993 roku, pojawia się pierwszy masowo produkowany telefon GSM, czyli właśnie Nokia 1011. Co ciekawe, pierwszy raz także przy okazji tego telefonu pojawia się słynny motyw muzyczny Grand Vals. I ten motyw to ściągnięty z 1904 roku właśnie utwór, który tak spodobał się jednemu marketingowcowi Nokii, że postanowił wykorzystać go przy reklamie właśnie modelu 1011. A potem wykorzystał go przy następnej reklamie. Gute Freunde rufen immer im richtigen Moment an. A potem wykorzystał go przy jeszcze jednej reklamie. The shortest distance between two people is a Nokia 3110. A w międzyczasie ten dzwonek zagościł na stałe już w telefonach Nokii jako dzwonek właśnie taki podstawowy, z którym od razu będziemy Nokię kojarzyć. Teraz przyjrzymy się najbardziej popularnym, najbardziej charakterystycznym modelom Nokii. Będzie to przegląd oczywiście subiektywny. Zaczniemy od 96 roku i Nokia 8110, czyli słynnego banana phone. Modelu, który pojawił się m.in. w Matrixie, a przez specyficzny kształt, jak mnie pamięć nie myli, jeden z wariantów także był w kolorze żółtym, sprawiał, że to wszystko kojarzyło się właśnie z bananem. Dalej idąc, rok 98 to model 6110. Na początku chciałem tu wrzucić 5110, taką też potężną cegłę z antenką jeszcze wykręcaną, ale 6110 to jednak pierwszeństwo trzeba mu oddać, bo tam właśnie po raz pierwszy w historii mogliśmy spotkać grę, słynną grę w Snake'a, w węża, która później przez wiele lat także pojawiała się w modelach Nokii. Wreszcie nadchodzi rok 2000, a w tym roku właśnie premiera kultowej, wręcz obecnej w panteonie telefonów, gdyby taki istniał, Nokii 3310. Model, który razem z Nokią 3330 sprzedał się w liczbie 126 milionów sztuk. Naprawdę potężna rzecz. Sukces tkwił w prostocie. Leżało to naprawdę zgrabnie w ręce. W tamtych czasach to nie było takie oczywiste. Sprawny, zgrabny telefon, do tego w różnych wariantach kolorystycznych. No i koniec końców przełożyło się to na ogromny sukces. No nawet na to, że ten telefon powrócił w odświeżonej formule w 2017 roku. Ujrzeliśmy nową, odświeżoną wersję Nokii 3310. No i do dziś ten telefon na pewno ma spory sentyment u wielu osób. Inne modele, o których jeszcze chciałbym Wam tu wspomnieć, ale już w skrócie bardzo dużym, to 5510 Nokia, która zadebiutowała w 2001 roku. Model z klawiaturą kuwerty, bardzo ciekawie wyglądający. Idąc dalej, 7280 w 2004 roku. Telefon, który nie miał klawiatury w zasadzie tej alfanumerycznej, ale za to miał aparat, też dość ciekawy wariant, wyglądający jak szminka w zasadzie, w pewnym sensie. No i rok 2006, ja też ciepło wspominam, bo ten model także miałem w swoich rękach, czyli 5300 ze specjalnymi klawiszami muzycznymi. Bardzo, bardzo ciekawa opcja pod kątem tego, jak to się prezentowało. I w tym miejscu trzeba wspomnieć o Symbianie, czyli OS-ie, który był m.in. dziełem Nokii, przy którym Nokia trwała do końca, jak Titanic przykuł się na górę lodową. Na początku, no właśnie, nic nie zwiastowało tego problemu, tej porażki. Wręcz odwrotnie, było wspaniale. Wspaniała seria N, N90, N92, N95, ciekawe modele. Do tego seria E także ciekawie się prezentowała. Także trzeba wspomnieć o modelu Engage, który był trochę taką telefoniczną konsolą do gier. Ale Nokia trwa przy Symbianie, mimo tego, że Symbian w porównaniu do Androida coraz bardziej robi się przestarzały, niefunkcjonalny, taki ciężki po prostu. No i koniec końców cała sytuacja wiąże się z tym, że no, razem z Symbianem, który idzie na dno, trochę na dno idzie Nokia. Ale z tej sytuacji wyciąga ją Microsoft, ponieważ dochodzi do dużych, dużych zmian. Microsoft w zasadzie przejmuje markę Nokia. Przejmuje w dość ciekawym momencie, w momencie kiedy pojawia się też bardzo ciekawy telefon Nokia N9 z systemem operacyjnym MeeGo. I zaraz potem pojawia się Nokia Lumia, już słynna seria Lumia
800. Jeżeli przyłożycie oba modele przy sobie, czyli N9 i Lumia 800, no to wizualnie tam dużo zmian na pierwszy rzut oka przynajmniej ciężko będzie znaleźć. Natomiast trochę szkoda właśnie tego systemu MIGO, bo się zapowiadał naprawdę ciekawie. Sam model N9 Nokia nie do końca w niego wierzyła, więc też to, że taka duża sprzedaż koniec końców tego modelu była, to było duże zaskoczenie pewnie też dla właścicieli i myślę, że może też żałowali, że to się tak rozstrzygnęło. No ale stało się stało, Microsoft wkroczył, no i rozpoczęła się era właśnie Nokii Lumia. Tylko że niestety po kilku latach okazało się, niewiele lat później, okazało się, że no wcale tak wspaniale nie jest i tak naprawdę same telefony od Microsoftu były po prostu już Lumią, nie tyle Nokia Lumia, co tylko samą Lumią, a marka Nokia w pewnym sensie trochę wpadła w taką przestrzeń, ani jeszcze nie umarła, ale już nie do końca żyła. I w tym właśnie miejscu na scenę wkracza HMD Global, który na nowo wskrzesza trochę markę Nokia. Jest rok 2016, tylko że po kilku eksperymentach z flagowcami HMD rezygnuje właśnie z tej droższej półki. Skupia się na tych tańszych modelach, choć tutaj też jakiegoś zalewu telefonów wcale nie ma. Koniec końców mam wrażenie, że HMD samo do końca nie wie, w którą stronę chce iść, bo pojawiły się informacje chociażby o tym, że HMD chce także produkować telefony pod swoją marką jako HMD, a nie tylko jako Nokia, jak chce to pogodzić. Ale no, jest to jakieś takie rozdroże, przed którym marka Nokia stoi, natomiast telefony nadal są dostępne w sprzedaży, można się za nimi rozglądać. Co robi ta stara Nokia? Wiecie, ta stara Nokia, która nie zajmowała się tylko i wyłącznie telefonami komórkowymi, ta stara Nokia cały czas sobie działa w tym drugim planie, po cichutku, między innymi pod kątem 4G na Księżycu, ale też 5G już tutaj na Ziemi. Tutaj nie do końca jest aż tylu chętnych, co by się spodziewano, więc ostatnio ogłoszono, że niestety konieczne będą zwolnienia. Ale jest też ciekawie pod kątem działalności Nokii w Polsce, bo tutaj jest to jedno z trzech największych takich miejsc pod kątem działań, rozwoju, takie centrum badań, jedno z trzech największych właśnie znajdziemy w Polsce. Nokia obecna jest u nas od 20 lat, a całość, jeżeli tak patrzymy na ten wizerunek Nokii, jest trochę takim pytaniem, co dalej. Nokia pokazała nam nowe logo, więc jest to trochę takie nowe otwarcie dla tej marki, dla tej firmy. Pytanie, na ile mocno będą z tym związane telefony komórkowe. Ja osobiście trzymam kciuki, bo wiele dobrych wspomnień mam. No i fajnie by było, gdyby te dobre wspomnienia nie były tylko takim a kiedyś to było, no bo dziś też można robić dobre telefony i myślę, że Nokia nadal ma taki potencjał, żeby pod tą marką takie telefony mogły być sprzedawane. Powodzenia Nokio. Ale to nie jedyna historia, którą możemy tutaj opowiedzieć. Jeżeli Wy jesteście ciekawi jakiejś konkretnej marki czy produktów, nawet nie tylko telefonów, ale też chociażby komputerów, dajcie o tym znać w komentarzach. Nie zapomnijcie także o lajkach, no i o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia. Do następnego.